Hej, cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Payback. W garażu moim, dzięki temu, że mam tą wersję, tą lepszą Need for Speeda z tymi wykupioną w preorderze, z tymi dodatkowymi samochodami, to dostałem do garażu Chevroleta Camaro SS, Forda F-150 Raptora, Volkswagena Golfa GT i Club Sport, no i Nissana 350Z. Dzisiaj sobie sprawdzimy tego Nissanika, zobaczymy jak nam się nim będzie jeździło. Więc dobra, opuszczamy garaż i zobaczymy, na co to auto stać. Jezu, jak to wygląda! Damn. Gramy Maciem. Patrzcie. Słuchajcie ten silnik, słuchajcie tego silnika. Patrzcie jak to idzie. Dobra, spróbujmy zakręcić bączkę tutaj. Pyk. Na nitro. Jezu, masakra. Dzisiaj jest filmik bez kamerki, dlatego że dostałem info i tak samo je sam zobaczyłem to w pewnym momencie, że moja morda zasłaniała wam dialogi. Dialogi do końca nie było ich widać, a tutaj te dialogi są słabo słyszalne. No i dobra, lecimy sobie do misji. Mamy tutaj jakąś ligę, więc dzida, radar 129, łapiemy go, luźno, patrzcie. Jest foteczka, cheese. Dobra, tu mamy gdzieś ligę. 135 radarów jest w ogóle. Gdzieś kiedyś sobie zrobimy. Próba prędkości, też mogą tam pojechać. Dobra, skok, będzie skok, będzie skok. Polecimy te 65 metrów, czy nie? Jest Air Max. 124 metry i dwie gwiazdeczki. Nice, kolejny kamień milowy jakby zaliczony. No i dobra, tu mamy kolejny radar. 202, oj, 200 tutaj nie złapię na tej drodze. W tym momencie. Ale to chodzi. Ej, tu mamy warsztat jakiś tuningowy, ale w sumie nic nie możemy zrobić. Na razie, bo nie mam części odblokowanej. Dobra, liga. Zmień samochód. Nie. Dobra, spróbujemy może później tym Nissanem się przejechać. Ford Raptor czy Subaru? Subaru. Ja chcę Subaru. Ty, tu Golfik sunie chyba, nie? A ja, Golfik, patrz jak idzie wariat. Za miastem, jak okiem sięgnąć tylko niebo. Camaro, to jest też Subaru chyba. Tu można poczuć wolność. 150 na godzinę i 3 metry nad ziemią. O tak, coś pięknego. No i dobra. Dawać wyścig, wariaty. Subaru moje, kolejne Subaru. A, to jeden na jeden. Świeże mięsko. Ty jesteś Uderot? Jestem Mac. Wiem kim jesteś, kumplem Hashtagera od driftu. Chcesz sobie zrobić selfie, Mac? Chrzanić to, jestem offroadowym, tak jak wy. Ba, lepszym. No męski ten gościa samochód jest, bez kitu. Pokonaj moich, to pogadamy. Dobra, jedziemy gościu, jedziemy z wami. Uderz następującą liczbę obiektów 25, wygraj wyścig. Dobra, my nie damy rady. 25 elementów musimy uderzyć, tak? Dzida! Nie, wygrać wyścig! To jakieś osiągnięcie jest, dobra. A samochody się liczą? A, te słupeczki mogę kasować, dobra, spoko. Jarzę temat. 4 km, no to luźno, luźno, tylko żeby ich śmignąć na prędkość jeszcze. Ej, tą muzykę teraz przygłośniłem troszkę, żeby było słychać, a dalej nie słychać. W sumie, ale głos silnika chyba jest ważniejszy, nie? Tak mi się wydaje. Niż muzyczka. Dobra, zbijamy te elemenciki. Jeszcze 11. Autolog Brosa 209 ten wyścig zakończył z czasem. Nam pokazuje jeszcze wyniki, ziomeczku. Dobra, punkt kontrolny. Ale skoczny. Wariat. Siatka też się zalicza, te słupeczki też można rozwalić. Jeżdżamy bokiem. Tak nie mogę wykończyć tych dzieciaków z lotniska. Nie zachęcaj ich. Muszę to zrobić, wybacz mi. Fuck, ciężko ich dogonić. Tego jednego, gość mi uciekł strasznie. Jeszcze 2 km. Dawać te słupki, 3 elementy jeszcze muszę skasować w międzyczasie. Tutaj sobie skasuję. Jeden. Ej, no jest jeden gość do śmignięcia, ludzie, to nie jest śmieszne w tym momencie, fuck. Kilometr 40. Dwóch gości i samochód do śmignięcia. Dobra, samochód mamy już. Meta już się zbliża. No dawaj. Serio? Nie znajdę elementów teraz do rozbicia?
Ej, no taki przypał może być, 600 metrów. Fuck, achievki nie zaliczę. Nie, 500 metrów. Nie ma słupków żadnych. Ale wtopa, fuck, dwa elementy. Dobra, może się nic nie stanie. Zobaczymy. Wygrana. Nie najgorzej. Pobiłem czas nawet jakiegoś ziomka. Zakład poboczny, przegrana. Uuuu, 700 wtopiłem. Fuck, 7 koła mogłem zarobić. Dobra, pierwsze miejsce. Otwieramy z prawej teraz. O, nitro, fuck, nitro mam już. A wyposażę, bo w Subaru w sumie nie mam, dobra. Misja wykonana. Blokowano nową misję. Liga 73. Dobra, jeden samochód zrobiony. Ulepszenia poziomu osiągów. Musisz mieć jakąś przewagę, by dotrzymać kroku ekipie z tej ligi ulicznej. Nie no, spoko, ten samochód jeździ. Szalone to jest u niego to, co potrafi zrobić z silnikiem. Czy on ci sprzedał ten tekst? Spadnij kiedyś pod panele solarne. Jedziemy na tą cmentarną załogę, może będzie inny samochód do jazdy, bo chciałbym tym Nissanem się przejechać, ale nie mam jeszcze chyba wyścigu pod tego Nissanika. A już bym śmignąłbym nim strasznie. No niby jakaś muzyka powinna lecieć, ona jest mega cicho, jeszcze trochę ją muszę przygłośnić. Pyk, dźwięk. Damy tak, głośność mowy na maksa, efekty trochę wyciszę, dobra. Nie, zauważyłem, że mega ciężko jest głos dostosować w tym Need for Speedzie, żeby było, wiecie, elegancko. O, zdjęcie sobie zrobiłem. Dobra, jeszcze mamy kilometr tam. Pyk, pyk. Czekaj, kamerę się zmieniało chyba tym, nie. Tutaj też nie. A tutaj się kamera zmieniała. Nie, tunik na trasie. O, patrzcie tutaj. Tryb zawieszenia. Jak to zmieniać? Pomoc. Dobra, ale... A, drugą gałką. Ty fajny, ludzie, jeżeli znacie się na tym, to dajcie mi znać w komentarzach, jak najlepiej ustawiać. Tu mamy tryb fotograficzny. O, tu jest inna kamera, dobra. Nie ma kamery z środka samochodu, tego mi brakuje trochę. Jezu, jak się rozbił wariat. Dobra, mamy tutaj wyścig. Twój samochód? Teren, zmień samochód. Co ja tu mogę wziąć? Golfik klasyczny, stary Golfik, Volkswagen GTI. Ale też mamy Golf GTI Club Sport, więc sobie tym przejedziemy tutaj. Wyścig. Poziomy osiągów. Dobra, tym golfem go śmignę lajtowo. Camaro chyba. Ponad 150 na godzinę. Każda decyzja to sprawa. Chociaż nie wiem, nie znam tych samochodów. Jestem La Katrina, a to jest cmentarna załoga. Albo challengery tam są jakieś. Są challengery chyba. No i dobra. Co tu się będzie działo? Ale ten golfik fajnie wygląda, jeszcze te światła, masakra. To ty chcesz dołączyć do zawodów o północy? Si, seniorita. Dołączyć, wygrać, coś takiego. Jestem Tyler Morgan. Morgan, ta? Nie słyszałam o tobie. No to usłyszysz. Postaraj się nadążyć. Spróbuję was pokonać. Luźno, my nie damy rady. Zakład poboczny, prowadź wyścigu przez co najmniej 30 sekund. Luźno. Bierzemy go. Patrzcie, na tej kamerze już można palić sobie. Patrzcie, pyk. Nitro na start. Szybki speed. I za chwilę ich śmignę tutaj. 4,5 km. A to lajtowo, cień aerodynamiczny, to nam też ładuje nitro chyba. Pod prądzik. Na racfele. Dobra, dzidujemy. Dzidujemy pełni emocji. Jesteśmy na prowadzeniu, czas już nam się liczy. Jeszcze 23 sekundy muszę prowadzić. Nie no, tym golfikiem czuję, że luźno pójdzie. Ale i tak będę maksował tego golfa, co na początku sobie wziąłem. Zamiast tego, bo chcę tamtego zrobić, takiego epic golfa, nie? Takiego... No, coś konkretnego, dobra. Pyk. Najbardziej bym chciał się przejechać z tych samochodów, które mam tym Nissanem teraz, ale... Jeszcze nie mogę. Brzoza 1.40 miał. Czemu cały czas mi tego brzozę pokazuje?
To jest osoba, która niedaleko mnie mieszka i tak po czasie łapie, czy co? Chyba nie czaję. Dobra, ukończyliśmy wyzwanie. Wyzwani rządzą, XD. No i zobaczymy, czy się hajsik będzie zgadzał. Ogólnie ten Need for Speed ludzie narzekają mega strasznie i to na internecie dużo ludzi pisze o tym, że żeby wymaksować samochód trzeba kupę kasy włożyć prawdziwej, jest pay to win. Dlatego zobaczymy, spróbujemy to sprawdzić. Wiem, że trzeba będzie katować tą gierkę i to jest najgorsze. Wiecie, milion razy jeden wyścig. Tylko fajny jest feeling prowadzenia samochodów tutaj. Dlatego można też się pobawić te katowanie, nie? Dobra, 500 metrów i mamy po wyścigu. Króciutko, szybciutko objechaliśmy tutaj. Jesteśmy na mecie, dobra, wygrana. Dawać hajs. Pobiliśmy czas, 1.35, o, 5 sekund gościa śmignąłem, to dużo. Dobra, hajsik, 9800. Karta, bierzemy środkową teraz, pyk. Hamulce, czwarty poziom, no spoko. Pakuj w tego Golfa od razu. Później się będziemy bawić kartami, nie wiem czy to można zmieniać później, to będzie przypał. Jak się nie da. Dobra. Odkrywaj stacje benzynowe, żeby odblokowywać nowe punkty szybkiej podróży, spoko. Jednak coś słyszałam. Załatwili cię parę miesięcy temu. A tu jest stacja. A teraz, gościu? Wygrywam z twoimi ludźmi. Wygram z tobą. Przykro mi, stary. Nie masz ze mną żadnych szans. To się jeszcze okaże. My nie damy rady. A co to jest, to niebieskie? Okej, co możemy przy tym zrobić? Czy to jest to od zdjęć? Czekajcie. Billboard w pobliżu, okej. Się coś takiego chyba robi, patrzcie. Pyk. Efekty, dajmy coś takiego. Siła wysoka, dajmy winietę jeszcze. Ostrość wysoka, winieta, pyk. I fota, pyk. Okej. Nie, nie działa to, tak myślałem, że to jakoś tak działa. Chyba, że skoczyć można do niego. Dobra. Lecimy teraz na Noche de Muertos. I to będzie ostatni nasz dzisiejszy wyścig. Więc zobaczymy, co tam słychać będzie. Dobra ludzie, dojeżdżamy do naszej miejscówy i patrzcie, co tu się dzieje. To jest jakiś zlocik. Co my tu mamy? Mamy jakieś Dodge. Mamy Lexusa chyba. Tu co mamy? BM-ki. Patrzcie, jakie bety. 46, dobra. I co to jest za wyścig? Nie, golfika dałem. Fuck, dobra, jedziemy golfem. Walić to, najwyżej tego Nissana w kolejnym odcinku zobaczymy. Dasz radę znowu pokonać moich ludzi? Luźno, my nie damy rady. Super. Gida golfikiem, jaką mam misję? Czas na mecie. A, dobra, w czasie się muszę wyrobić, spoko. 2.15, chociaż 5 km to jest dużo. Oj, może być ciężko, ale próbujmy. Dobra, patrzcie tutaj, śmigamy ich bokiem. Pstryk, pełna dzida na nitro. O to chodzi. O fuck, będzie dzwon, nie, będzie dzwon. Dobra, udało się. Fuck, this shit, mało brakowało. Brzoza miał 2.46. Ja muszę mieć 2.30, tak? Z tego co wiem, no to... Dzida, dzida, dzida na nitro. Trochę tych gości zgubiłem. Wjedźmy tutaj na ręcznym. Trzeba się drogi trzymać bardziej, nie? Żeby na prędkości nie tracić i takie podjazdy robić, to wtedy się chyba nitro szybciej ładuje. Dobra. No, będzie ciężko, cały czas jadę pod prąd, to też się nitro chyba szybciej ładuje. Policja, bagiety jadą, ty! Nie wiem, czy w wyścigu nas będą gonić, czy dopiero po wyścigu. Patrz, z tyłu bagieciarze jadą. I kogoś gonią w ogóle, ale... O, mało brakowało. Refleks nie zawodzi. Dobra. Policja odciągnięta na drugi bok. Też mało brakowało teraz, żebym czegoś nie przykraksił. Fak, gościu, trzymaj się drogi, a nie pól, bo prędkość tracisz, dejm. 47 sekund, 1,5 km, no. Powiem tak, wyścig będzie ukończony na pierwszym miejscu, ale czy czasowo się wyrobię?
Dobra, widzę chyba metę już, więc luźno. Czekajcie, 700. Nie, to jeszcze nie jest meta. 30 sekund. Pełna dzida. Tutaj sobie przejadę boczkiem. Dobra, jest meta. Jest meta, udało się wyrobić w czasie. Ty, ten Brzozo naprawdę słabo jeździł, bez kitu, tak teraz patrzę. Wygrana. Znów wygrywam, Lakatrino. Luźno. Karty, 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 pyk. Skok. Eku, to jest od silnika chyba, nie? Wyślij do garażu. Niech będzie w garażu. Tymi kartami się pobawię. Dobra, mamy kolejną misję. A spróbujmy jeszcze jeden. Miał to być ostatni, ale jeszcze z jeden wyścig sobie zrobię. Gdzie on jest? Czekajcie, mapa. Niedaleko, więc jedziemy. To przyjemne zaskoczenie. Uda ci się ją podtrzymać? Zapytaj Navarro. Mało kto potrafi takiej zaleć za skórę. Co jej zrobiłeś w skarbie? Wydaje jej się, że może ustawiać wyścigi. Jeden jej przestawili. I na jednym to się nie skończy, bo teraz będzie miała problemy ta Navarro z ustawianiem wyścigów. No bo nasza ekipa walczy oczywiście z tą familią. Raz, remont? Ty, jakie tu są nuty nowe. Dobra, spróbujmy zobaczyć, czy mogę innym samochodem jechać. Golfik jest fajny, ale... ale chciałbym tego Nissana no, wypróbować. Górski wyścig. Przetrzymaj RB. Nie mam, dobra. No nic, jedziemy dalej tym Golfiem. Jedziemy dalej tym golfiaczkiem. Pyk. Czego nie mogę tego wyścigu wystartować? Trzeba odjechać chyba kawałek, tak? Nakręcić. Dobra. Jedziemy tym Golfem GTI. Driftuj przez 1000 metrów i wygraj wyścig. A próbujemy. Czego mamy tego nie robić? 700 to nie jest dużo, a 200 do wygrania, więc spoko. Możecie spróbować. Admiros, widzicie? Możecie spróbować, więc jedziemy. Na początku ważne jest to, żeby przeciągnąć sobie tutaj. Tylko auta nie mam w ogóle pod drift zrobionego. Żeby pozycję zająć, a później będziemy cisnąć na ten drift. Prościutka droga, ten golfik będzie szedł. Dobra, dziduj. Pyk, cwel. O Jezu, co tam się wydarzyło? Aż tak można rozwalić gościa? No nieźle, no nieźle, tego to ja się nie spodziewałem. Oh fuck. Patrzcie, drift, pyk. I co ty na to? 100 metrów zaliczone tutaj. Ale to będzie ciężko przydriftować. Tak, o, muszę kręcić. Słabe te drifty, ale dobre, ale powoli jakoś się zliczają do wyniku. Tylko ja muszę wśmignąć jeszcze trzech gości przede mną, więc... Ach, też nie ma co tak za bardzo się rozpędzać, dobra. Czy mi to zaliczy do driftu? Nie zaliczy. Trzeba na ręcznym wchodzić. Dobra, jest następny śmignięty. Mam jeszcze dwóch przede mną. To, ale oni szybko jadą, nie jest jak w innych Need for Speedach, że wiecie, startujemy gierkę, nie? I wszystkie wyścigi wygrane, tylko po czego oni suną tymi autami. Dobra, 500 metrów przydriftować jeszcze pasuje. To nie jest dużo. Ale zostało nam 3,5 km, więc... No, 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 a ci goście uciekają. Się do nich w ogóle nie przybliżam. Driftem tutaj też wejdę. Dobra, teraz chwilę muszę przycisnąć, bo jak mnie... wyprzedzą, to ciekawie nie będzie. Dobra, kolejny śmignięty. Drift to tylko ręczny, wystarczy kliknąć, więc luźno. Patrzcie, pyk. Już się podbija. Na zakrętach to już w ogóle. 200 metrów jeszcze. O, ty cwel, próbujesz wyminąć. Dobra, teraz jadę na prędkość. Walić te 200 metrów może zrobię. Przed fartem. Dokładnie, dobra. Śmignięty gość. 180 metrów. Tu będzie gdzie zakręcić. 150 metrów, 100 metrów, 100 metrów, ostatnia prosta, fuck. Nara. 90, nie! Jak mnie go śmignął, fuck. Maldat, dziduj, dziduj mi stąd, nie, metę już widzę. Dobra. Nie!
Nie trafiłem w punkt od mety! Serio? 40 metrów? Serio? Jaki fail! Siódme miejsce w ogóle! Powtarzamy to! Ale wtopa! Jak tak mogłem wtopić przy samym końcu? No w dupę jeża, fuck! Hej, Morganowi się wydaje, że wrócił do gry! Dziluj mi stąd! Fuck this shit! Nie no, gorszego faila nie mogłem zrobić chyba. Nie dość, że przy mecie jeszcze minąłem tego gościa, to... Dobra, no. Tragedia, tragedia, porażka i wstyd, zażenowanie. Dobra, lecimy, ten wyścig musimy skończyć na pierwszym miejscu. I będzie on powtórzony na odcinku, ja muszę to zrobić, muszę tego drifta wykręcić. Ale jaka wtopa, no nie! Powiem tak, na prędkość teraz udało się ich lepiej śmignąć. Luźno, tutaj driftcik. Ale teraz drifty wychodzą, patrzcie. No teraz ten wyścig to już znam, to się łatwiej jedzie. Ale jak wtopiłem, Jezus! O, za masakra. Dobra, pyk, lekko driftcikiem. Teraz już mogę kręcić się tutaj, jak gości zgubiłem w ogóle, patrzcie. Amatorka w tym momencie. Na ręcznym sobie lightowo mogę wchodzić w te zakręty, chociaż już pędzi za mną typ jeden. Ale jeszcze mamy trochę czasu, więc luźno. Pod prąd. Dobra, tu mamy stację. Właśnie, dobra, nitro załadowane. No mało brakowało, więc dzwona tam jeszcze zaliczył. Wieź tu driftem. Czekajcie, bo gości już słyszę z tyłu. Już słyszę za plecami jakiegoś tam Venado, więc trzeba uważać. Dobra, tutaj można nakręcić punkcików i patrzcie, tutaj driftcikiem. O fuck, słaby ten driftcik. Ten ręczny tak... No, nie mam samochodu pod drift, on się w ogóle nie chce ślizgać i to jest najgorsze. Patrzcie. Zrobić ślizg tym samochodem to jest wyczyn. Dobra, mamy jeszcze 150 metrów do driftu zrobienia. 2 km do końca do mety, więc luźno, patrzcie. Tu się zakręcamy. O, teraz driftik był solidny. Takie drifty można kręcić. 20 metrów to już luźno. Teraz trzeba utrzymać pozycję tylko, bo widzę, że wyścig już mam zrobiony. Chyba, że dalej nie trafię w punkt kontrolny. Jest też taka opcja. Dobra, drift ukończony, wyzwanie. Mogę to wygrać. Już jest niedaleko. Tak chyba 7 stóp wtopiłem, nie? Za poprzedni wyścig. Fakt, ten gość mnie goni. Coraz bliżej, nie? Oddam prowadzenia. Nara? Gościu, ty się tak nie zapędzaj. Kajdzie, bo zaczynają mnie tutaj śmigać. Dobra, jest meta. Trafię teraz, teraz trafię, no. Ale w topkę zaliczyłem. 2,44. Ja miałem 2,42, więc lejtowo, rekordzik. Dostajemy dodatkowy hajs. Karta środkowa. Uuu, na piątce turbo. Jestem ptaszek, elegancko. Do garażu. No, powiem wam ludzie, że łatwo nie było. Misja odblokowana. Co tu ciekawego nam powiedzą teraz? Odblokowano modyfikację klapy bagażnika, ty! Teraz kolej na ciebie. Pokonaj nas w następnych zawodach. Wtedy pogadamy. Dobra, to w kolejnym ludzie odcinku będziemy modyfikować nasz bagażnik, żeby nikt z niego nie uciekł. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, no to zostawcie łapę w górę, nie zapominajcie o subskrypcji, nie zapominajcie o dzwonku powiadomień, piszcie w komentarzach, jakie samochody tuningować, jakie tuningować, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!